lat mamy ogromną przyjemność i zaszczyt oczekiwać na Boże Narodzenie w Państwa towarzystwie. Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka. Witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich Państwa seniorów przybyłych z naszej całej okolicy. Cieszę się. Że będziemy mogli wspólnie z radością i wzruszeniem przypomnieć sobie sceny z narodzin Jezusa, podelektować się kolędami w wykonaniu dzieci, pocieszyć się wspólnie swoją obecnością. Święta Bożego Narodzenia mają magiczną moc, a ich duchowość bierze się ze wzruszeń i wspomnień, które przywołują. Święta Bożego Narodzenia są nam najdroższe i najczulsze. Wszystkie kolędy wykonują dziewczynki i Tomek Barczycki z naszego szkolnego zespołu Kropki. Pozwolę sobie jeszcze na pewną pochwałę, bowiem w sobotę odbył się rejonowy przegląd kolęd w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy i nasi uczniowie zajęli w tymże konkursie pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Ola Breś, Nikola Mosio, Wiktoria Chamska i Tomek Barczycki przywieźli te piękne anioły, które widzimy, czerwony, zielony i srebrny, z tego właśnie konkursu. Zapraszam Państwa do obejrzenia. Oderwane od życia. Chodzę do kościoła, bo każą mi rodzice, ale tak do końca to nie wiem, co się tam dzieje. A na lekcjach religii nie uważam. Szkoda, religia to nauka o Bogu, o czymś najważniejszym w życiu. Chcesz, to opowiemy ci o tych pięknych, dawnych czasach. Dobrze, lubię słuchać. Opowiedzcie mi o czymś nadzwyczajnym. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód,
a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj stanie się światłość. I stała się światłość. Wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz. Ten Bożego narodzenia mam na Pan, nasz Zbawiciel nasz. Syn Maryi, Panny Świętej, w zimnej płacze swej stajence. Pan. Taki, co mieszkacie w lesie. Pan. Taki, co mieszkacie w lesie. Pan. Gniazda swe opuśćcie dziś, szukajcie go, szukajcie go. Ubić wielkie gniazdo, lećcie, w którym zaśnie Boże dziecię. Pan. Gwiazdki, co mrugacie w niebie. Pan. Gwiazdki, co mrugacie w niebie. Pan. Patrząc na dzieciątka, płacz, nie smućcie się, nie smućcie się. Rozłęczajcie malutkiego, rozświetlając wrót dla niego. Musimy iść do Betlejem. A więc chodźmy, jeśli taka wola Boga. Od rana do wieczora siedzę tu i piszę. Jestem już taki zmęczony, a tych tu jeszcze dużo do spisania. Kiedy to się skończy? Następny. Imię? Tomasz. Wiek? 55 lat. Miejsce zamieszkania? Kafarnaum. Pospieszcie się, ilu was jeszcze jest? Umęczony jestem. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Nie widzisz? Bo przychodzimy z daleka. 4 dni jestem w drodze. Musiałem podróżować wyłącznie piechotą. Szybko. Imię? Józef. Wiek? 30 lat. Miejsce zamieszkania? Nazaret. Zawód? Cieśla. Józefie zimno. Józefie ciemno. Józefie, co będzie ze mną? Tak strasznie zimno. Tak ciemno wszędzie. Józefie, co ze mną będzie? Bóg dał mi w opiekę Pannę Maryję, a ona biedactwo już ledwie żyje. Buty pogubiła, suknię podarł wiatr. O mój Panie Boże, jak iść przez ten świat? Kto się tam po nocy włóczy? Zamknij drzwi na 7 kluczy! Spać nie dają włóczy kije. Przyjmijcie Pannę Maryję, dajcie nocleg, choćby w sieni. Jesteśmy bardzo strudzeni. Z Nazaretu daleka droga. Otwórzcie nam imię Boga. Tu nie zajazd, nie gospoda. Idźcie stąd, bo czasu szkoda. Ja gdziekolwiek, ale na Bóg mi oddał ją w opiekę. Zziębnięta i strudzona. Idziemy z dalekiej drogi. Żeby chociaż łyżkę sprawy, żeby chociaż garstkę słomy. Tu są jeszcze inne domy. Siedzi na kamieniu jakaś niewiasta i płacze. Kto ona, nie wiem. Podejdę bliżej, z bliska zobaczę. No to jest jakaś ona piękna. Zda się prawie, że blask od niej dziwny płynie. Chociaż biednie jest odziana. Co tu robi w tej godzinie? Czemu płacze? Może spytać, może nie wie, gdzie jej droga. Taka piękna, choć uboga. Uboga była, trąbek słowiczy.
uwagi. Zabawmy się trochę. Z nóżki na nóżkę potańczmy sobie. Chcecie? To tańczcie. Ja nie chcę. Wieczór pod borem. Patrzcie, jak gwiazdy świecą na wysokim niebie. Zamiast zabrać się do spania, wzięli się teraz do gadania. Wojtek dziś będzie stada pilnował, a teraz wszyscy do modlitwy. Wszystkie nasze dzielne sprawy przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech się nawet sen nasz chwali. Aby do Betlejem, czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, czego świata odkupiciel. Gloria, gloria. Swego najmilszego do ludzi dziś z nieba posłanego. Radosna to nowina, że Bóg nam zsyła swego Syna. W ludzkim ciele On się rodzi, na ziemię miłość przychodzi. Dzieciątko Boże maleńkie, z matki swej najświętszej, zabrakło miejsca w gospodzie, między bydlętami się rodzi. Bo ludzie ciągle nie wiedzą, gdzie trzeba szukać szczęścia. Nie wiedzą, a szczęście tak blisko, w żłóbku ubogim tu leży. Witaj Jezu na tej ziemi, położony w żłobie. Witają Cię aniołowie, kłaniają się Tobie. Nim pastuszków pobudzimy, dalej aniołowie! Niechaj każdy dzieciąteczku, jak je kocha, powie. Zaśpiewajmy mu na chwałę, stańmy przy nim w koło, ucałujmy go serdecznie od wszystkich aniołów. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle rykają, pasterzy śpiewają, bydlęta krękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają. Chociaż w serce Panna Syna rodzi, przecież odrzucę, przecież odrzucę ludzi od swobodzi. Chrystus się rodzi w nas, od swobodzi. Anieli grają, króle grają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają.
ogłaszają. Cuda, cuda, ogłaszają. Cuda, cuda, ogłaszają.